Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego z płytami winylowymi. I nie będzie tak, jak mówiłem. A mówiłem co? Że w następnym odcinku funk, pop i soul. No nic takiego nie będzie. Tak, że zaczynamy może nie od amerykańskiej muzyki, a od polskiej muzyki. Później trochę elektroniki. Polskiej muzyki, trochę elektroniki, trochę rocka. Od czego zaczynamy? Od pierwszego albumu, ale to chyba drugie wydanie. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, to prosiłbym bardzo napisać w komentarzu. Mówię o grupie KSU. KSU, Ustrzyki Dolne. To jest album Pod prądem, tylko że nie ma tego napisu. 89 rok, wytwórnia Pronit. Licencja AIA. Możliwe, że wytwórnia AIA wydała, ale chciałbym zobaczyć, jak wyglądał z 88 roku album, okładka tego. Kawałki są te same, tylko okładeczka zapewne inna. I co to za wytwórnia? Bo jeśli licencja AIA, to znaczy, że musiała to wydać wytwórnia AIA. Chłopaki musieli swoim sumtem prawdopodobnie wydać tą płytkę. Krajowa Scena Młodzieżowa. Tak to wygląda, proszę bardzo. KSU, Ustrzyki Dolne. Fajna sprawa, w tamtym roku byłem jesienią w Ustrzykach Dolnych. Przejeżdżałem, zdaje się, że to Ustrzyki Dolne. Wyjeżdża z Ustrzyk Dolnych w kierunku północnym. Przejazd kolejowy, znak stop. No i co, musi się zatrzymać. Sprawdzić z lewej strony, czy pociąg jedzie, z prawej strony, czy pociąg jedzie. No i to robimy. W lewą stronę nie jedzie pociąg. W prawą stronę, nie wiem, czy jedzie, czy nie. Budka dróżnika stoi. Żeby zobaczyć, czy pociąg jedzie, to trzeba wjechać na tory. Fantastyczne miejsce na budkę dróżnika. Gratulacje. Mam filmik. Mam filmik z tego miejsca. Jak go znajdę, to zaraz wrzucę na koniec tego filmu. W to właśnie miejsce. Niesamowita inżynieria drogowa w Ustrzykach Dolnych jest. Ok. KSU. Teraz pora na Nurt. Nurt. Ich pierwszy album, ich zdaje się ostatni. 72 rok. O ile dobrze pamiętam. Grupa Krzak i drugi album Paczka. Jakby coś, to pierwszy album Krzaku też mam. Chyba nawet parę egzemplarzy. Krzysztof Krawczyk. Rysunek na szkle, ale nie jestem pewny, czy to będzie na sprzedaż. Prawdopodobnie zawędruje to do Torunia. Do Torunia. To zostanie w rodzinie. Izrael. Arston Wytwórnia. Co to? Duchowa Rewolucja, część pierwsza. Teraz mamy, co mamy? Mamy Turbo, Kawaleria Szatana, Pronit. Te płyty jeszcze nie są wystawione, ale jutro, poniedziałek, wtorek, a myślę, że na początku września do tego, do soboty będą na stronie www.popmaster.pl i w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku. Przy ulicy Wileńskiej 39, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, bo 99 i 100. Jakie to długie, trzeba skrócić tą nazwę. To znaczy ulicę, box, centrum i tak dalej. Będę musiał się postarać. Dobrze. Turbo Alive. Mówiłem? Nie mówiłem, bo w ręku trzymam. Także jeszcze jeden album grupy Turbo Alive. Tom Press wydało SXT-162. Nagrano w Spodku 30 grudnia 86 roku i 3 kwietnia 87 roku. Także z Katowic, z katowickiego Spodka nagrania pochodzą. Przeboje teatrzyków i kabaretów starej Warszawy. Od Momusa do Alibaby. I ostatnia polska płyta, Irena Jarocka. Irena Jarocka, Witajcie w moim świecie. To jest pierwszy kawałeczek z tej płyty, kosztowała 130, przeceniona na 150, dobre czasy były. Teraz Andreas Wollenweider, Down to the Moon. Down to the Moon i Andreas Wollenweider. Białe Wiatry, White Winds, jeszcze raz Andreas Wollenweider. Polskie płyty, jak wspomniałem, jeszcze nie są wystawione w internecie, jeszcze nie ma w sklepie Popmaster Record Shop, ale teraz te płyty, które pokazuję, są w internecie i są w sklepie na Wileńskiej 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Tomita, Grand Canyon, Isao Tomita i Plasma Symphony Orchestra. Teraz czas na Kitaro i album Oasis.
gitarę i Oasis, a propos Oasis, nie mówię o tym albumie, tylko o zespole Oasis. Po 15 latach wraca zespół, bracia Gallagher chyba się dogadali, no i zaczynają wspólnie koncertować i nagrywać album. BBC podało. Znaczy o koncertach albumie nie podawało, tylko o reunion podało. No ale to już ja dodałem, mam nadzieję, że tak będzie, jak mówię, że po prostu będą koncertować i wydadzą jakiś fajny albumik. Ok, Kitaro Oasis, Kitaro From the Full Moon Story i jeszcze raz Kitaro In Person Digital. A teraz coś po niemiecku, znaczy po angielsku, ale tytuł albumu niemiecki. Frank Duval, Die Großen Erfolge. Die Großen Erfolge. Możliwe, że to największe przeboje, ale nie jestem do końca pewny. Teraz Tony Bennett, Berlin. Jeszcze w sklepie już na półce. A może jeszcze, bo jeszcze nie sprzedałem faktycznie. Jeszcze w sklepie na półce jest Louis Armstrong. What a wonderful world. Cóż za cudowny świat. Największe przeboje Louisa Armstronga. Dobrze, fantastycznie gra na trąbce, to fantastycznie śpiewa. Kurde, z tym głosem to ja bym mógł zaśpiewać, jakbym miał taki głos. Niski, przepity. Okej, nieważne. No w każdym razie uwielbiam What a wonderful world. Uwielbiam kabaret. Hello Dolly uwielbiam. Lazy River, Jeepers Creepers, bardzo fajnie śpiewa. To gościu tylko gra i to nie na trąbce, a na saksofonie. Stan Getz gra Stella by Starlight, Time of My Hands, The Way You Look Tonight, takie kawałeczki, między innymi tej jesieni, This Autumn, czwarty kawałeczek. A tu mamy Jazz America Marketing, Jam. Jazz America Marketing, Blue Mitchell Quintet, Jazz American 5000 Series. Tak to wygląda. No jak... To teraz jestem zaskoczony, bo już nie wiem, czy to wydanie amerykańskie, czy japońskie. Na licencji japońskiej chyba. No zerknę. Chyba wiele się nie dowiem. Last Dance, Blue Mitchell. No i to wszystko. Na licencji japońskiej, ale możliwe, że amerykańskie. A możliwe, że brytyjskie. Niewiele mogę powiedzieć. A możliwe, że niemieckie, bo to cena w markach jest. Także niewiele mogę powiedzieć. No dobrze. To na tyle. This is Party. The Dizzy Gillespie Six i Pablo Records. Czarno-białe okładeczki Pablo Records lakierowane. Bardzo lubię te czarno-białe zdjęcia. Bardzo mi się podobają. Raz chyba trafiłem na kolorowe, o ile się nie mylę. Count Basie, Basie Jam, Pablo Records. Piękna okładeczka, trochę się rozkleiła. Piękna okładeczka, laminowana. The Intimate Ellington. Duke Ellington. I chyba Jazzo na tyle. A teraz Slave to the Red i Grace Jones. To wszystko już w sklepie Popmaster Record Shop i na stronie internetowej popmaster.pl. To samo dotyczy przebojów Boss Cax, Lidl Shuffle, największy chyba przebój dla mnie, bardzo znany w radiu BBC i w ogóle we wszystkich brytyjskich radiach. Jeśli Boss Cax był grany, to przede wszystkim Lidl Shuffle. Pani, która tańczy za pieniądze, jest prywatną tancerką, private dancer, Tina Turner. Dancing for Money. Okej. Okay. No i mamy Beatlesów, Help chociażby nawet. I might have been Queens, show some respect, I can stand the rain. Okej, okay. Marianne Faithfull, Broken English, coś o mnie. I na zakończenie pani, która śpiewa w zespole Blondie, Debbie Harry, czyli Deborah Harry, Deaf, Dumb and Blonde album. Deaf, Dumb and Blonde, Deborah Harry. I to na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnego spotkania. Następne spotkanie już niebawem i tym razem już na pewno będzie funk, soul i pop. To na razie. Trzymajcie się. Do widzenia. Hej! Znak stop. Kurwa, jedzie coś czy nie jedzie? Oto jest pytanie.
Wjeżdżając na tory dopiero widać, co się jedzie. Jeżdżą tędy pociągi? Poważnie? Dużo? Ile razy dziennie? Cztery razy. No jest bez sensu, stop i tą budkę postawili, to nic nie widać. No. Cztery pociągi dziennie przejeżdżają. I żeby zobaczyć, co się dzieje z prawej strony, trzeba minąć budkę. Dzięki!